Gra na skrzypcach prawie tyle lat, ile żyje na świecie. Od 5 lat możemy słuchać jej w Gorzowskiej Filharmonii. Przed Wami i z Chin. Bardzo miło mi Ciebie tutaj gościć. Powiedz mi, jak znalazłaś się w Polsce? No, przyleciałam na studia w Akademii Muzycznej w Katowicach. I potem? Potem pracuję w Gorzowie. Czyli od razu przyjechałaś z Katowic? Twoja tak, droga tak. Była prosta, prosto do... Tak, do Katowica i później w Gorzowie pracuję. A pochodzisz z? Z Chin. Miasta Shenyang, prowincji Liaoning. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym miejscu? Duże miasta, bardzo fajne. Dużo ludzi oczywiście. I ciekawe. I jak daleko jest do Pekinu? No, pociąg 4 godziny. A gdyby ktoś chciał przyjechać do Twojej miejscowości, co byś poleciła zobaczyć? No, zakaza miasta, oczywiście. Oczywiście nie tak duży, bo Pekinu my też mamy zakaza na miasta, ale w Shenyang też mamy takie małe. Co wiedziałaś o Polsce, zanim przyjechałaś tutaj? Chińczyk, na przykład ja, od początku nie znam, na świecie jest Polska. Bo Niemiec, USA, taki duży kraj, bardzo znana, ale polski nie bardzo. Jacy artyści są znani w Chinach? Jeżeli w ogóle ktoś coś wie o Polsce i o polskich artystach. Oczywiście Chopin tak. To jest bardzo znane. Rzeczywiście ludzie słuchają Chopina? Oczywiście. Jakie święta obchodzicie w Chinach? Dużo. Nowy Rok, oczywiście. I święto środka jesieni. Co to jest to święto środka jesieni? Czyli jesień. Okej. Tak, my mamy takie ciasteczka okrągłe. Trzeba jeść oczywiście cała rodzina. Czy mogłabyś powiedzieć coś o chińskim Nowym Roku? Bo to jest taka impreza obchodzona na całym świecie. Nowy Rok. Dzieci dostają pieniądze od rodziców. Okej, super. Wszyscy ubierają się bardzo ładnie. Lepią latem pierogi i po północy jemy je i tak jak w Polsce mamy fajerwerki, oglądam telewizor, ważne, że wszystkie razem. A świętujesz chiński Nowy Rok tutaj w Gorzowie? Tylko pierogi. Nie mam telewizor, nie mam fajerwerki. W Chinach oczywiście rodzice, siostry, dzieci, wszyscy razem, ale tutaj tylko my, tylko ja, męża i dzieci. I nie ma fajerwerki, tylko pierogi. Okay. Jakie różnice widzisz między Polakami a Chińczykami? W Polsce nie ma tyle ludzi, czyli może wolniejsze tempo życia w Polsce. Podoba Ci się to wolniejsze tempo życia? Bardzo. Przeczytałam, że w Chinach mówi się, kiedy witasz kogoś, to ja chyba tak Cię powinnam, albo Ty powinnaś mnie tak przywitać, ni chi le ma, co oznacza? Czyli ni chi le ma, czyli co jesz, co jadłaś. Znajomymi witają się, nieczęsto mówi cześć albo dzień dobry, czyli od razu zaczynają rozmowy. Od ni chi le ma? Tak. Okay. Albo coś innego, jak pogoda. Czy jeżeli spotkamy się na mieście i powiem Ci ni chi le ma, to wtedy od razu idziemy do restauracji jeść? Czy to tak wygląda? Możliwe, bo w Chinach my mamy bardzo dużo restauracji. Jaka jest tradycyjna kuchnia chińska? No, dużo smaków, wszystko słodkie, słone, wszystko na raz. Co gotujesz? Ja? Tak. Głównie chińskie, czyli no mięso, warzywa. Słodkie. A jak byś porównała kuchnię polską i chińską? W Polsce jest pierwsza zupa i później drugie dania i później deser, ale w Chinach jemy wszyscy razem. Czyli zupa, drugie danie, deser, wszyscy razem jemy. Okej. Okay. Tak. Nie czyli ma. Jest taka mieszanina. Tak, tak. Słodkie, ostre, kwaśne, wszystko razem. Kiedy zapraszasz gości, zapraszasz przyjaciół, to jecie bardziej po chińsku? Czy bardziej po polsku? Bardziej po chińsku, ale kolejność inne. Czyli też pierwsze chińskie zupa i później chińskie drugie danie i później chiński deser. Gdybyś chciała na przykład ugotować coś dla nas, co byś nam poleciła? Ja myślę chyba pierogi. W Polsce też pierogi, ale my mamy pierogi inaczej. Farsz inaczej, mąka też inaczej. Co w środku jest w tym farszu? My głównie mamy warzywa i mięso, ale nie ma owoce. To danie ma chyba jakąś specjalną nazwę, prawda? Jak te chińskie pierogi nazwiesz? Jiao zi.
niestety chyba nie powtórzę tej nazwy. Zostanę przy pierogach. Czy tutaj w Polsce jadasz pałeczkami? Tak. Tylko pałeczkami? No czasami też wydelec nóż. Jeżeli kotlety, oczywiście wydelec będzie łatwy. Mhm. Jeżeli chińskie danie, to pałeczki. Mówisz dobrze po polsku. Jak nauczyłaś się języka? Języka polskiego. Nie uczyłam się dużo polskiego z książki. Głównie podczas rozmowy z Polakami. W Katowicach głównie po angielsku. I kiedy zaczynam tutaj pracuję, czyli głównie po polsku trzeba uczyć. Swoje dzieci uczysz mówić po chińsku? Malutki Franek jeszcze jest za mały, żeby mówić. Tak. Ale Zosia? Zosia mówi po chińsku, po polsku. Nie ma problemu. Bo ja głównie mówię, bo Zosia mówi do Zosia po chińsku. Tak. I męża po polsku. Pracujesz w Filharmonii Gorzowskiej. Mm-hmm. Czy możesz opowiedzieć o pracy jako muzyk, jako skrzypaczka? Bardzo fajnie pracuję w Gorzowie orkiestra. Gram na skrzypce. Uważam, że dla ludzi w całym świecie muzyka jest taka to samo ważna. Mówiłaś, że zaczęłaś grać na skrzypcach, kiedy miałaś 3 lata. Mm-hmm. Czy to jest taka nauka w Chinach, że zaczynacie w bardzo wczesnym wieku? 2-3 lata i już zaczynacie grać. Ja myślę, że zależy o dzieci. Jeżeli dzieci ma ochotę, może zacząć na przykład 2 lata, 3 lata. Na przykład Zosia zaczyna o 2,5. Zależy, jeżeli dzieci ma ochotę. Jeżeli nie ma ochotę, może zacząć o 5 lat, 6 lat. Zosia jak często gra na skrzypce? O, codziennie. Od rana. Mama chce gra na skrzypce i gra bez przerwy. Mhm. Nawet do toaleta gra. Kuchnia, wszędzie. Kiedy masz przerwę od grania, kiedy nie grasz, co wtedy robisz? Jak spędzasz swój wolny czas? Ja spędzam wolny czas głównie z rodziną i znajomymi. Mówi się, że Chiny to bardzo przesądny kraj. Macie niechęć do używanych rzeczy, jest też problem z liczbą numer 4. Jak to wygląda? Tak, wszystko co pani powiedziała to prawda. Liczba 4 w wymowie przypomina słowo śmierci. Mm-hmm. Tak. Dlatego my nie bardzo często używamy 4. Tak, to prawda. Teraz chyba nowy bloku nawet nie ma 4 piętro. Jak czujesz się w Gorzowie? Jak przywitała cię Polska? Bardzo fajne. Bardzo czuję się dobrze. Około nas ludzie bardzo miły i życzni. Czyste powietrze, niedaleko jezior, lasu. Fajne. Kiedy przyjechałaś do Polski po raz pierwszy, to co sobie pomyślałaś o tym kraju? Zaskoczyło cię coś? Tak. To było ciekawe. Myślałam, że może bardzo wysoki bloki. Mało ludzi oczywiście. Bardzo nisko bloki. Oczywiście ludzie bardzo miły. To jest fajne. Mhm. Masz swoje ulubione miejsca w mieście, w Gorzowie? Gdzie zawsze przychodzisz? Filharmonia. Filharmonia, to jest twoje miejsce. Powiedz mi, czy robisz często próby pewno, grasz na skrzypcach w domu? Czy sąsiedzi doceniają darmowe koncerty? Mamy sąsiedzi bardzo, bardzo miły. Koncert raczej nie. Czy wyczymy bardzo często? Ale to zupełnie inaczej niż koncert. No może nie tak przyjemności słuchać, ale są dzieci bardzo miłe. Powiedz mi, czy zostaniesz w Polsce na zawsze? Czy to jest już twoje miejsce? Może tak. Bo tutaj mamy rodzinę, mam dzieci. Ale będziesz wracać pewnie na wakacje do Chin. Tak, bo moi rodzice, siostry wszyscy w Chinach. Ja mam jeszcze jedno zadanie, pytanie dla ciebie. Mhm. To jest moja magiczna kula. Chciałabym, żebyś wylosowała pytanie. Co polecę, jedzę na Wielkanoc. Wielkanoc, biała kiełbasa. Dobrze. Jadłaś białą kiełbasę? Tak, pyszne. Okej. Okay. Co jeszcze? Żurek. Żurek, tak. Makowiec. Tak. Lubisz makowiec? Bardzo. I dziękuję ci za ten wywiad. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Czy mogłabyś zaprosić może do Filharmonii na swój koncert po chińsku? To jest bardzo trudny język. To jest naprawdę bardzo trudny język. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zadzień.